Halo mordo, ja jestem Rembo i witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę wam, jak zabić nudę. I chciałbym też z wami dzisiaj zrobić jedną akcję. Bardzo mi zależy na tym, aby w dniu dzisiejszym, nie tylko w dniu dzisiejszym, bo po prostu pod tym odcinkiem, żeby było tyle samo łapek w górę, co komentarzy. Nie wiem, czy sobie dacie radę, szczerze mówiąc, ale jeśli już będziecie pisać komentarze, to pamiętajcie, nie jakieś XD samo, albo uśmiana buźka. Ja oczekuję od was kreatywniejszych komentarzy. Wszystkie będę czytać, postaram się wszystkie, bo czasem to ciężko, wiesz jak jest, mordeczko. Najlepiej jakby było to związane z dzisiejszym odcineczkiem. A propos dzisiejszego odcinka, zakładamy beret. O, mam pomysł, możecie wymyślić nazwę dla tej czapki. Albo historię powstania tej czapki. Miałem wyglądać jak Rusek, wyglądam jak kominiarz. Mordeczki, dzisiaj będziemy sprawdzać swoją, może nie wiedzę, bardziej IQ w grze Who is? Prawie jak Louis. Mam nadzieję, że mi pomożecie, bo samemu raczej tego nie przejdę. Za głupi jestem na takie rzeczy. Która z nich jest jego żoną? To mój mężulek? Czy jesteśmy małżeństwem? Ty, patrzcie, on tam ma jakąś kartę z tyłu. W tej grze nie wiadomo, czego się spodziewać, bo tutaj można wszędzie klikać albo coś przesuwać. Z tego, co słyszałem. Także zobaczmy, ale ja widzę tutaj jakąś kartę z tyłu. Okej, okay. Czyli już wiemy, że akt małżeństwa, okej, okay. Czyli to jest kobieta po lewo. Dziomek woli brunetki najwidoczniej, więc odpowiedź A. Tak jest, pierwszy level przeszliśmy, czuję jakby miał już 600 IQ. Znając życie, 7-latek by to rozwiązał. Dobra, ktoś tu chyba powinien nosić okulary korekcyjne. Aha, że co, że jestem ślepy? Że ja? Która nie jest w ciąży? O kurde, teraz trzeba się zastanowić, która więcej je. Jestem wiecznie głodna, ale mnie bolą plecy. Ale to może być podchwytliwe. Ona jest wiecznie głodna, ale może być głodna nawet jak jest w ciąży. Tak mi się zdaje. Jeśli jestem niedoedukowany, to napiszcie mi to, przepraszam z góry. A tą bolą plecy, ale może więcej jeść. O! Nacisnąłem dwa razy na brzuch i poduszkę. No! I się wydało. Wiedziałem, że coś jest tu nie tak. Ty nie jesteś w ciąży. I kogo robisz w bambuko? Co, mnie? Kto tu oszukuje? Urządźmy piknik, będziemy mieć pyszne jedzenie. Ja sprawdzę po oczach. Która tutaj może kłamać? Weźmy tą butelkę, bo jest podejrzana. Ta nie pije wody, ta też nie pije wody. I ta też, wszystkie są wege. Dobra, nie gada takich głupot, bo jeszcze uwierzycie. Co z tą butelką można zrobić? Pomyślmy. Po co im butelka? Okej. Jak mówiłem, w tych grach można robić wszystko. Kto oszukuje? Musisz się domyśleć. Ale co trzeba zrobić? Wylać butelkę wody, bo nagle jakaś typiara się w Shreka zamieni. Pewnie wpadł coś przekąsić, wracaj na swoje bagno. Ale Shreka to ty zostaw w spokoju, okej? Okay? Próbujemy dalej, na razie idzie spoko. Kto ma złe zamiary? Twój sta... Nie znoszę kolejek do odprawy. Samolot mi ucieknie. Ten przeszukiwać tutaj, skaner, nie może być bez powodu. Spróbujmy. Aha, czyli jest jednak bez... A nie, dobra, nie jest bez powodu. Da się tutaj przeskanować i już... O! O, ten, który najmniej mówi. Ale co planuję zrobić z tą bombą? Pomyślmy. Ja pierdzielę, muszę szukać, to ja ponoć ślepy jestem. No tu są dwa czarne koty, czy to jest szary, nie wiem. Jest! Schował się lamus. To kobieta kot na emeryturze. Te podpisy to chyba na szybko robili. W sensie stworzyliś aplikację, była data premiery na dzień jutrzejszy, a oni sobie 2 godziny przed pomyśleli: o nie, zapomnieliśmy dodać napisów. Stąd takie głupoty tutaj wypisują. Kto zdradza? Gdzie byłeś? Byłem w pracy. No to już z góry widać, jest instynkt faceta, że to żona ma 2 kieliszki. 2 kieliszki mogła jakby przygotować. No nie, bo one by były wypite. Ale zaznaczyłem. A tam z tyłu coś leży? Co to jest? Skarpeta! No to się doigrałaś! O nie, kamerka mi się wyłączyła, czemu nic nie mówicie? Mówcie, jak mi się kamera wyłączy, a nie, że cicho siedzicie. Co, chcecie naprawdę, żebym bez kamerki nagrywał? Aż tak brzydki jestem? No co? Okej, czyli mamy cebulę, drewno i jakiś eliksir. Może trzeba nabić cebulę na patyk. Nabijmy cebulę na patyk, nie da się. Dobra, eliksir. Ten nie pije, ten też, abstydent. Nikt nic nie pije. A, bez kitu, przecież w nocy się dowiemy, kto jest wilkołakiem. No tak. Niech ktoś wezwie łowcę potworów Bernarda. Mówię, te napisy były robione w 10 minut, 100%. Kto nie jest prawdziwą księżniczką? Znowu ta, co się nie odzywa? Czekajcie, ściągnijmy im sukienki. Nie o to chodziło najwidoczniej. Myślałem, że jak zdejmiemy sukienki, to się okaże, czy ktoś z nich jest facetem w peruce. Nic więcej nie miałem na myśli. No i się wydało.
Trzeba było na zegar kliknąć. O kurde, jakieś... Znajdź 5 ukrytych obiektów. Ser muszę znaleźć, okej. Ser jest tutaj. Salceson czy co to jest? Salceson ta ma we włosach. Co ona ma we włosach, Salceson? Cukierek jest tutaj, pizza jest tutaj. Ej, ja na tym zdjęciu nawet rybę widzę, widzicie? W tym oku jej. Dobra, widzę, też we włosach. Jest jakiś nowy trend, że jedzenie we włosach się trzyma, czy o co chodzi? To jest prawdziwą miłością. Dobra, znowu sprawy związkowe, miłosne, tutaj prawda, ekspert Maciek. Kłaniam się, wyjdź za mnie, kocham cię. No dobra, ale jeden i drugi mogą kłamać. Aha, i co, czyli żaba ma kogoś pocałować? Spodziewałbyś się? Nie ma szans. Za ręce się trzymają, świeczki się palą, ale ona trzyma za torebkę. Czym ona trzyma za torebkę? To ma jakieś znaczenie? Raczej nie. Zobaczmy na to. Okej, czyli znowu zbieramy dowody. Portfel. O! Zdjęcie z innym typem? Znowu kobieta zdradziła chłopa. Co wy robicie, dziewczyny? Nie wolno tak robić. Dobra, podziel przedmioty na dwie kategorie. Okej, wszystkie jak widać są takie bardziej sportowe. Ale dobra, już widzę. Tu jest piłka nożna. A tu jest futbol amerykański. Prościzna. To jest poziom 14, dajcie mi coś cięższego. Kto jest bogaty? Okej. Okay. Ten po lewo pewnie jest bogaty ze względu na to, że po prostu gra chce stworzyć pozory, że on nie jest bogaty. Może tak. A nie każdy, kto jest bogaty, musi ubierać się w nie wiadomo jakie ekskluzywne ciuchy. Ja na przykład całe życie, nawet jak kiedyś będę bogaty, będę łazić w takich czapkach. Nie no, dobra, one są ekskluzywne. A ten, patrzcie, on trzyma rękę za plecami. Wyciągnie coś za pleców? Klik, tak! Porsche! No proszę, proszę. Kto jest ich dzieckiem? Mamo, tato! Ale rudy by był dzieckiem blondynów? Po kolorach oczu. No dobra, niech będzie. Biedny rudy, jak zwykle nie wygrał. Halo! Nagrywam. Koniec, końcówkę masz, czy jak to tam? Końcówkę, końcówkę. To ja będę za 10 minut. Taki jesteś? Podaram za 10 minut, masz tam podrażę. Nie pozdrowię, nie pozdrawiam, siema. A, okej, okay, czyli pewnie dziewczynka pokazuje na cukierek. Czyli tutaj, okej, okay. Dobra. To niezły cukierek, jak to jest lizak. Jak można pomylić cukierek z lizakiem? Jeszcze taka gra, a potem się dziwią. O, czemu nie przeszedłeś tej gry? Bo twórcy gry mają coś z głową, nie tak. Okej, okay, czyli głowami można przesuwać. O, ten się uśmiechnął. A, czyli to ten środkowy, okej, okay, spoczko. Teraz musi wyznać jej miłość, pomożesz? Oczywiście, moja droga. Jaka piękna noga. Dobra, ostatnie zadanie, 20. O kurde, ile tu tego jest, dobra. Mam jedno, mam rybę, gdzie jest gęś? Gdzie jest gęś? Widzę żabę. Łatwo. Mam kość, znalazłem. Jeszcze kaczka tylko. Tu jest kaczka, dobra. Mamy to, mordeczki, 20 poziom. Myślę, że starczy na ten odcinek. Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie, pamiętajcie, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję na kanale, wbijajcie na Instagrama i widzimy się już jutro o godzinie 12 w zagubionym w internecie. Jeszcze raz dziękuję ślicznie, przesyłam bujaczki i trzymajcie się. Bless.